Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu wnioskodawców projektu mam przyjemność przedstawić Państwu pokrótce założenia i cel wniesionego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wraz ze złożoną autopoprawką zawartą w druku sejmowym nr 437 i 437-A. W 2018 roku w wyniku nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych utworzony został Państwowy Fundusz Celowy, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Przepraszam panią poseł bardzo. Posłuchajcie państwo. Obruszamy się, jak ministrowie rządu stoją tyłem i mają nas w nosie. Jak pani poseł przedstawia, bardzo proszę posłanki i posłów o słuchanie. Bardzo serdecznie proszę, robię to w sposób grzeczny, miły. Musimy, jak wymagamy, żeby nas szanowano, musimy szanować również innych. Dziękuję, proszę bardzo. Dziękuję również. Jego dysponentem został minister właściwy do spraw energii, a zarządcą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz został powołany do finansowania takich zadań jak na przykład rozbudowa infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych. Utworzenie funduszu miało stanowić odpowiedź na brak systemowego wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie przy jednoczesnym zobowiązaniu Polski na poziomie dyrektyw Unii Europejskiej do wspierania rozwoju rynku infrastruktury niezbędnej do wykorzystania paliw alternatywnych. Przyjęty system dysponowania i zarządzania funduszu przewiduje współdziałanie operacyjne aż trzech podmiotów: ministra klimatu, NFOŚ IGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego jako podmiotu obsługującego bankowo fundusz. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów oraz wsparcia oraz inne szczegółowe warunki określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Projektowana ustawa ma na celu uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. W miejsce funduszu utworzone nowe zobowiązanie wieloletnie NFOŚ IGW określone w artykule 401c ustęp 9c ustawy Prawo ochrony środowiska. Przeniesienie środków finansowych z funduszu i utworzenie zobowiązania wieloletniego pozwoli na przeniesienie środków pomiędzy oboma zobowiązaniami. Zapewni to jak najefektywniejsze finansowanie projektowych celów środowiskowych. Przychodami zobowiązania wieloletniego będą w szczególności środki zgromadzone na rachunku funduszu na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł przychodów funduszu. W ramach zobowiązania wieloletniego NFOŚ IGW będzie obowiązywany, przeznaczony na cel do realizacji, których został utworzony fundusz FNT, środki w wysokości nie mniejszej niż kwoty przychodów tego zobowiązania wieloletniego po pomniejszeniu kosztów obsługi tych przychodów. Powyższa konstrukcja zapewni sprawniejsze wydatkowanie środków na zadania z zakresu transportu niskoemisyjnego. Włączenie realizacji celów przekształconego funduszu do celów statutowych NFOŚ IGW zapewni także zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych oraz odformalizowania procedur. Ponadto uelastycznione zostaną przepisy dotyczące ustalenia kryteriów wyboru finansowych przedsięwzięcia. W odniesieniu do konkretnych przepisów zawartych w projekcie ustawy omówię pokrótce części z nich. Zmiany zawarte w artykule 1 mają na celu umożliwienie przekształcenia Państwowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w zobowiązania wieloletnie w ramach NFOŚ IGW poprzez uchylenie w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów dotyczących tego funduszu. Zmiany zawarte w artykule od 2 do 3 mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o podatku PIT i CIT do powyższych zmian w zakresie zwolnień z opodatkowania. Artykuł 4 określa dotychczasowe przychody funduszu jako przychody powstającego zobowiązania wieloletniego. Artykuł 5 zawarte są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska mające na celu m.in. zniesienie roli NFOŚ IGW jako zarządzającego przekształconym funduszem czy utworzenie nowego zobowiązania wieloletniego ze wskazaniem celów analogicznych do celów tego funduszu.
Zmiany zawarte w artykule 6 mają na celu uwzględnienie w ustawie zmniejszającej ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych skutków przekształcenia funduszu w zobowiązania wieloletnie. Zmiany w zakresie artykułu 7 są konsekwencją przyjęcia przez NFOŚiGW zadania funduszu polegającego na dofinansowaniu Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana zawarta w artykule 8 dotyczy uchylenia artykułu 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, których utrzymywał w mocy akt wykonawczy określający kryteria i warunki udzielania wsparcia ze środków funduszu. W projektowanej ustawie wprowadza się także przepisy przejściowe, które regulują m.in. kwestie rozwiązania umów zawartych pomiędzy NFOŚiGW a BGK w zakresie obsługi przekształconego funduszu czy przyjęcie przez NFOŚiGW należności i zobowiązań przekształconego funduszu. Zgodnie z artykułem 15 przepisy dotyczące wygaszania funkcjonowania funduszu powinny wejść w życie z dniem 30 września 2019 roku, natomiast pozostałe zmiany z dniem 1 października 2020 roku. Do pierwotnego brzmienia projektu zostało dołączone również autopoprawka wprowadzająca zmiany w zakresie artykułu 4 projektu, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Dodane do autopoprawce przepisy przyznają właścicielowi jednocześnie sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, instalacji magazynowych lub instalacji skroplonego gazu ziemnego albo sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uprawnienia w postaci prawa wyboru, czy swoje zadanie będzie realizować jako operator systemu połączeniowego. Autopoprawka ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania operatora systemu przesyłowego gazowego w obszarze niskoemisyjnego transportu. Podsumowując, wdrożenie procedur i zasad stosowanych przez NFOŚiGW umożliwi szybsze i efektywniejsze wydatkowanie środków i powiązanie ich z mechanizmami przyjaznymi dla biznesu. Proponowane rozwiązania przyczynią się do wdrożenia programów wspierających rozwój nowoczesnej i innowacyjnej gałęzi gospodarki opartej na elektromobilności. Inwestycje w tym zakresie zapewnią znaczący rozwój sektora przemysłu i usług związanych z transportem niskoemisyjnym, zwiększając także popyt na pojazdy elektryczne, tak jak niewielka, a który obecnie jest limitowany ograniczeniami technicznymi, tak jak niewielki zasięg, wysoka cena oraz niewystarczająca sieć infrastruktury do ładowania. W imieniu wnioskodawców proszę Państwa posłów o poparcie przełożonego projektu. Dziękuję. Dziękuję Pani Poseł.